Regulacja odczynu w glebie to jeden z ważniejszych sierpniowych zabiegów. Tu także ważna jest dokładność, dlatego razem z firmą Unia przetestowaliśmy aż 4 rozsiewacze i 3 rodzaje wapna. Już sama decyzja o wapnowaniu, najlepiej poprzedzona badaniem pH gleby, jest sukcesem. W dalszej kolejności trzeba wybrać wapno. Defekacyjne, kredę, mielone, granulowane i tym podobne, które oprócz ceny różni stopień reaktywności i sprzęt do jego dystrybucji. Tu do wyboru mamy całkiem szerokie grono maszyn, mniej lub bardziej powiązanych z danym rodzajem wapna. Najszerszą w kraju ofertę w tym zakresie ma Unia, która na potrzeby naszego porównania dostarczyła rozsiewacz wapna pylistego RCW 130 Helix, rozsiewacz wapna granulowanego i mielonego RCW 100 Plus H, rozrzutnik obornika z adapterem talerzowym Tytan 24, rozrzutnik obornika z adapterem pionowym Apollo 13. Do dyspozycji mieliśmy wapno pyliste, wapno mielone oraz wapno defekacyjne. Wapno rozsiewane było w trakcie jednego przejazdu po tej samej prostej. Pole podzieliliśmy na 4 55-metrowe odcinki, na którym każda z testowanych maszyn wykonała po 3 przejazdy. Z wszystkimi maszynami współpracował ciągnik Class Axion 870 o mocy blisko 300 koni mechanicznych. System Isobus ułatwiał sterowanie 3 rozsiewaczami poza najprostszym rozrzutnikiem Apollo z ręczną regulacją. Jednym z głównych elementów była ocena równomierności rozrzutu wapna przez każdą maszynę. Wykorzystaliśmy do tego tacki o wymiarze 30x50 cm, rozmieszczone co około metr i wagę z dokładnością do 1 grama. Prędkość rozsiewu wynosiła 8 km na godzinę, a w celu uśrednienia wyników przejazdu pomiar wykonywaliśmy po 3 przejazdach w tym samym kierunku, by uchwycić wpływ wiatru na dystrybucję wapna. Zależało nam, by test odbył się w warunkach rzeczywistych, dlatego nie wystrzegaliśmy się wiatru, który delikatnie znosił rozsiewany materiał w prawo. Podczas pomiarów kuwety były rozmieszczone prostopadle do ścieżki przejazdu. W przypadku Helixa pomiarami objęto cały pas rozrzutu wapna, a w pozostałych przypadkach 20 metrów. Do każdej maszyny przeprowadzono kalibrację, której celem było uzyskanie dawki zbliżonej do 2,5 tony na hektar. O ile w przypadku rozsiewaczy RCW nie było to trudne i na podstawie naszych pomiarów uzyskaliśmy 2,15 tony na hektar dla Helixa i 2,36 tony na hektar w przypadku RCW 100 plus H, tak dla rozrzutnika Tytan zarejestrowaliśmy 1,48 tony na hektar i aż 5,22 tony na hektar w Apollo. Wszystko zależy od rodzaju wapna. O precyzyjną dawkę wysiewu wapna najłatwiej było w rozsiewaczu RCW, gdzie jest przenośnik taśmowy. W rozsiewaczach z taśmą nawóz podawany jest równomiernie całą szerokością taśmy, na przykład 70 cm. Dokładna regulacja wydatku wapna jest wyzwaniem w rozrzutnikach obornika. Jeśli na hektar chcemy wysiewać 2 lub 3 tony z rozrzutnikiem obornika, to trzeba o wiele więcej czasu poświęcić na regulację. Wynika to z szerokości skrzyni i przenośnika łańcuchowego, który podaje nawóz porcjami. Aby temu zapobiec, w rozrzutniku obornika musielibyśmy znacznie zwiększyć prędkość przenośnika, ale i przymknąć tylną ścianę, co mocno obciąży przenośnik podłogowy i samą zasuwę, więc jest trudne w realizacji. Jeśli do rozsiewu mamy wapno przemysłowe, czyli z cukrowni, defekacyjne lub posodowe, rozrzucane w dawce 5 ton na hektar, to rozrzutnik poradzi sobie lepiej. W wyniku przeprowadzonych pomiarów oraz obliczeń uzyskaliśmy poprzeczny rozkład dawki wapna w ujęciu procentowym. Najbardziej równomierny wysiew wapna zarejestrowaliśmy w RCW 100 plus H, gdzie różnice w dawce sięgały 6 punktów procentowych. W przypadku RCW Helix było to ponad 20 punktów procentowych, w Tytanie 24 18 punktów procentowych, a w Apollo 15 punktów procentowych. Szczegóły i indywidualne opisy maszyn na łamach sierpniowego numeru Top Agrar Polska.